Siemanko, z tej strony Seedrox. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku serii Rudy Przyjaciele. I dzisiaj po raz kolejny nagrywam dla was z Irlandii, tak, bo dalej jestem w Irlandii. Jeszcze został mi tutaj tydzień, w sobotę wylatuję do Polski, także jeszcze troszeczkę tutaj pobędę. Więc myślę, że jeszcze ze dwa odcinki dla was tutaj nagram. I tak a propos właśnie Kacpero napisał, być może go znacie, bo Spike jest po prostu wszędzie. Napisał w komentarzu poprzednim materiałem, że zamiast wypoczywać to tutaj nagrywam. Ale ja właśnie o tym wam mówiłem, ja planowałem, że tak będzie, mam tutaj sporo czasu, więc akurat mi to w niczym nie przeszkadza. Odcinek nagrać to jest godzinka razem z montowaniem, więc myślę, że nie jest to żaden problem. I tak a propos właśnie teraz też nagrywam, zaraz to zmontuję i potem lecimy gdzieś tam znowu do jakiegoś innego miasta, żeby się też wyszaleć. Także nie martwcie się, wszystko tutaj było przemyślane, wszystko jest tak jak miało być, także naprawdę jestem szczęśliwy i mogę tutaj wypocząć i mogę dla was nagrać, więc nie ma problemu. I słuchajcie, znowu zaczynamy tutaj w naszym domku, bo jak wiecie, jestem już przygotowany. Pomiędzy tymi odcinkami poszedłem sobie do Twilight Forest, bo chciałem znaleźć kolejnego bossa i przez przypadek znalazłem dosyć ciekawą budowlę. Zobaczycie niedługo o co mi chodzi. Zaraz tam polecimy, bo kawałek w sumie będziemy musieli lecieć. Zaraz się tam wybierzemy, ale zanim to chciałbym jeszcze tutaj przytoczyć komentarz Adzi, który napisał, albo która napisała, że w tym enchancie po lewej stronie mam przycisk R i dzięki temu mogę naprawiać ten item. Ja w sumie o tym nie pomyślałem, także fajnie, że coś takiego tutaj jest. Sporo osób mi o tym przypominało, nie tylko Adzia, także bardzo za to wszystko dziękuję. Fajnie, że zostawiacie tak dużo komentarzy. W poprzednim materiale było też ich prawie 800, także naprawdę super aktywność, strasznie mnie to cieszy i dziękuję. Troszkę mogłoby być lepiej z łapkami i właśnie, jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo tak się zastanawiam, czy jest tych łapek mniej niż kiedyś przez to, że wam o nich nie przypominam, czy może nie chcecie ich dawać, czy o co chodzi. Napiszcie też w komentarzu, czy chcecie, abym przypomniał wam w każdym materiale, bo być może nie wszyscy pamiętają. Kiedyś mi ktoś pisał, że nie każdy pamięta, także być może to jest właśnie też powód. I słuchajcie, też tutaj jeszcze po drodze przytoczę wam trzeci komentarz, bo tak staram się co odcinek wybierać trzy komentarze. O kurczę, to mi się chatpack już kończy, chociaż nie, mam jeszcze połowę, także spoko, chyba damy radę. Będę leciał od razu do Twilight Forest, zobaczymy, jak opowiem na odpowiem na trzeci komentarz, to zrobimy sobie cięcie. Mam tylko nadzieję, że uda mi się, wiecie co, tutaj wejść bez żadnego problemu, że nic mi tutaj nie skraszuje. Jest ok, chyba jest ok z tego co widzę, także możemy sobie lecieć. Tak jak się omawialiśmy, jetpack używam do przemieszczania się pomiędzy różnymi tutaj miejscami, a walcząc będę zdejmował jetpack i będę zakładał ametystową zbroję. Tutaj właśnie też Snaker napisał mi w komentarzu, że ma pomysł, żebym nie tepał się stafem do świata wyvern, tylko teleportami z Team Fortress 2. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę super pomysł, tylko tak się zastanawiam, czy będzie to działało. Wydaje mi się, że może być z tym problem, także napiszcie mi w komentarzu, jeżeli możecie, czy coś takiego zadziała, czy nie. Wystarczy napisać, że tak, Seedrox, te teleporty zadziałają, albo nie, teleporty nie zadziałają. Wtedy będę już wiedział, o co chodzi, bo tak się zastanawiam, mógłbym coś takiego zrobić, będę musiał w ogóle zrobić też sobie pomieszczenie ze wszystkimi teleportami, także tam właśnie byłby ewentualnie ten teleport do świata wyvern. I niedługo też właśnie zajmiemy się oswajaniem wyverny. Dzisiaj nie planowałem, żeby właśnie polecieć w tamto miejsce, ale z racji tego, że coś takiego odkryłem, to myślę, że warto znowu do tego Twilight Forest wrócić, znowu warto wam to pokazać, bo myślę, że fajnie to wygląda. Nie mam pojęcia, co tam jest, nie wiem, czy jest tam jakiś boss, czy nie. Wy pewnie, jak to zobaczycie, będziecie już wiedzieli, ale ja będę tam po raz pierwszy, tak jak mówię, nigdy nie byłem w Twilight Forest, więc zobaczymy, kiedyś musi być ten pierwszy raz, muszę to w końcu zwiedzić i no i lecimy do tego. Jak widzicie, stoi nam jeszcze 200 metrów. Ja chyba zrobię króciutkie cięcie, także widzimy się już po prostu na miejscu. Okej, także jak widzicie, jesteśmy już tutaj na miejscu. No i słuchajcie, tak to wszystko się prezentuje. Nie mam pojęcia. Fuck! Gast, żeby mnie tylko nie trafił. Nie mam pojęcia, gdzie to wszystko się zaczyna. Wydaje mi się, że na samym dole. Także zaczniemy sobie od samego tutaj dołu. I to jest chyba, wiecie co? To miejsce. Zaraz tam spróbuję wejść, zobaczę, czy na pewno dobrze trafiłem. O, użyjmy naszej magicznej siekiery. I chyba tak, moi drodzy, chyba coś tutaj jest. Zaraz sobie zobaczę. Jak widzicie, są już potwory. Dobra, w takim razie zmieniamy zbroję, zakładamy sobie naszą zbroję ametystową i możemy lecieć. Pochodnie mam, jedzenie mam. Właśnie, zauważyliście też tutaj słusznie, że to jest Hydra Chop. Nie wiem, czemu to nie jest zwykły poczuł. To jest Hydra Chop. On się chyba niczym nie różni od... Chociaż nie, ktoś mi pisał, że to działa jak złote jabłko. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem, także pewnie dzisiaj się o tym przekonamy. Ale na razie spokojnie, zaczynamy sobie od samego dołu, bo tutaj chyba jest, moi drodzy, początek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam pojęcia, co to jest. O kurde, tego się chyba nie da rozwalić, ale da się to otworzyć, dobra, to się nie zamyka. What the fuck, man? Widzicie to? Dobra, mam... O, super, Creeper wybuchł, także zabił swojego
kumpla też przy okazji. Nie miałem powiedzieć, że to tak działa. Przez przypadek otworzyłem i jak widzicie, dobrze zrobiłem. Dobra, tam chyba nic ciekawego. Ale jazda. Super jest to zrobione. Okej, czyli tutaj jest chyba, wiecie co, wejście. Tak, tak jak mi się wydaje, tutaj jest właśnie wejście, więc tam nie będziemy lecieli. Super, fajna sprawa, fajnie jest to zrobione. Nie mam pojęcia, co my tutaj znajdziemy. Troszkę się boję po tym chodzić, aczkolwiek no mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Dobra, stawiamy sobie pochodnie, otwórzmy też tutaj kolejne wejście. Tutaj są jak na razie same wejścia, czyli jak widzicie, to wszystko zaczyna się chyba właśnie tutaj na dole, więc spoko, chodźmy sobie teraz do góry. Coś na samej górze musi być, tam na górze pewnie coś ciekawego byśmy znaleźli. Czekajcie, spróbuję jeszcze, wiecie co, to może jakoś ruszyć? Nie, tego się nie da, także nie będę nawet próbował, chociaż jakbym tutaj wszedł, czekajcie. A co tutaj? What the fuck? Patrzcie! Tworzy nam się normalnie tutaj most, ale jazda! Oh fuck! Super! Fajnie jest to zrobione, nie wiem pojęcia kto to robił, ale super sprawa, dobra, tutaj nam się robi coś takiego i dzięki temu możemy tak lecieć do góry, fajnie! Świetny pomysł, ktoś tutaj naprawdę fajnie to wszystko zrobił. Okej, wejdźmy sobie tutaj wyżej. Wysoko chyba nie jest jakoś specjalnie, także mam nadzieję, że sobie poradzimy. Dobra, znowu naciskamy. Aha, to dźwignia musi być, okej. I lecimy teraz gdzie? W tym kierunku. Lecimy w tym kierunku. Gdzie na ten most się skończy, słuchajcie. Boję się troszeczkę iść tutaj, okej. Jesteśmy tutaj, ale co z tego? Co z tego, skoro tutaj nic nie ma? Nie, wiecie co? Bez sensu. Bez sensu, żebym się z tym męczył. Założę po prostu jetpack, bo jak widzicie, dałbym radę w końcu tam dojść, ale szkoda, myślałem tutaj i mojego, i waszego czasu na to. Lećmy sobie już po prostu tutaj i załóżmy normalną zbroję. Tak chyba powinno być, myślę, troszkę lepiej. No i pytanie tylko, co tutaj znajdziemy? Czy jest coś ciekawego? O, węgiel. To wszystko możemy pozbierać, słuchajcie, bo nie wiadomo, być może nam się akurat to przyda. Kowadło też możemy zabrać stąd. Chyba w domu nie mam, także także warto też, żebyśmy je sobie tutaj przygarnęli. Dobra, tutaj nic nie widzę, lecimy w takim razie do góry. Fajnie, super miejscówka. Jestem tylko ciekaw, co tu będzie dalej. O, czyżby tutaj coś ciekawego było? Nie, żadnych strzał nie ma, więc nie jest to chyba pułapka. Mogę sobie to spokojnie rozwalić i będziemy mieli też książki, ekstra. Książki nam się poradzą, pamiętacie jak budowałem enchant? Też był właśnie problem z książkami. Na live musieliśmy tam latać, zbierać i tak dalej, więc to sobie też już na pewno na przyszłość wezmę. Ciekawych rzeczy możemy tutaj znaleźć. Ciekawe rzeczy możemy znaleźć, jak widzicie. Sporo tego jest, jestem ciekaw, co będzie tam jeszcze wyżej. Ten gast, kurde, mnie trochę przeraża. Nie lubię walczyć z gastami, ale będę musiał sobie jakoś poradzić. O, czy to jest ten... Tak! Mamy serce! Jest, moi drodzy, mamy serce w końcu. Będę też mógł sobie wrócić w takim razie do... O, fuck. Będę musiał sobie wrócić do... A, czekajcie, zjem sobie to. O, faktycznie, widzicie, ten Hydra Chop działa tak samo jak złote jabłko. Będę mógł w takim razie wrócić do świata wyvern, jak będę tego tylko potrzebował. Dobra, okej, tutaj, o Jezu, blazy. Wszędzie dookoła blazy, dobra, szybciutko je zabijamy. Mam nadzieję, że uda mi się nie zginąć. Gdzieś tutaj musi być spawner, jest spawner. Okej, szybciutko sobie go rozwalamy. Czy tylko jeden jest, czy jest ich więcej? Chyba tylko jeden był spawner. Także spoko, tutaj jeszcze jakiś blaze właśnie przeżył, także też go postaram się dobić. Teraz spłonę, ale to nic, weźmiemy sobie dodawki. Fajnie, super, fajnie. Fajnie, że tutaj przyszliśmy. Fajnie, że przypadkiem to odkryłem. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego w tym Twilight Forest jest. No, myślę, że można się zdziwić. Jak tak nigdy nie byłem, to dla mnie jest to naprawdę super sprawa. Dobra, wejdźmy sobie teraz tutaj. Boję się, że w końcu będzie tutaj jakaś pułapka. O! Czekajcie, kolejny spawner. Dobra, rozwalmy sobie go jak najszybciej, zanim te pająki mnie tutaj doszczętnie zabiją. Dobra, okej. Okay. No, to jakiś jednostrzałowiec, także nie ma się to chyba nim przejmować. Mam stanąć na to, jak myślicie? Oj, coś czuję, że to był błąd. Coś czuję, moi drodzy, że to był błąd. Zaraz się przekonamy, dobra. Czy ja tam, czekajcie, czy ja tam nic nie zostawiłem na pewno? Jeszcze tylko szybciutko wrócę na dół, bo wydaje mi się, że chyba coś tutaj pominąłem, okej. Na szczęście tutaj nasze drzwi się nie zamknęły. Chyba wszystko stąd zabrałem. Tutaj mamy też jakieś wejście. O, proszę. Czekajcie, nie mogę tego otworzyć, chyba... Mam muszę mieczem. Nie, w ogóle jak widzicie jest to zablokowane, także pewnie musimy wyjść tutaj, żeby tamto odblokować. No ciekawe, ciekawie jest to zrobione. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Wejdźmy sobie tutaj dalej do góry, dobra. Naciśnijmy to, może to nam coś tutaj otworzy, odblokuje, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, dobra. Skorpion, ze skorpionem wypadają też fajne itemy. Okej, okay, tutaj, co się w ogóle tutaj dzieje, jakie mechanizmy i jest wilkołak, super, jak dobrze, że wziąłem w końcu ten miecz na wilkołaki. Na szczęście pamiętałem teraz o tym, także
Nie ma problemu, dobra, tutaj nic ciekawego. Czy tutaj coś będzie? Mamy kolejne przejście. I tutaj też, pójdźmy tutaj, jakbyś mnie tutaj ciągnie, dobra. Tutaj jest po prostu chyba wejście na górę, tak mi się wydaje. Sprawdźmy, czy tutaj coś też będzie ciekawego. Tutaj też wejście na górę, a co tutaj, co mamy po tych schodach? O, proszę bardzo, tutaj jesteśmy już na górze. Czy ja mogę w ogóle zbierać te surowce? Chyba nie, jak widzicie, jest to tak wytrzymałe, że raczej nie ma opcji, że uda mi się to zebrać. Dobra, pójdźmy sobie może tutaj, zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj jeszcze znajdziemy. Jest skrzynka, moi drodzy, jest pierwsza skrzynka. Okej, oby tylko nie trapchest. Oby tylko nie trapchest, czemu nie mogę tego otworzyć? Jak widzicie, coś mi tutaj blokuje, okej, rozwalmy to. Zobaczymy, czy teraz będę mógł. Jest, super, okej, udało się. Jakieś fajne itemy. Fajne itemy, które nie mam zielonego pojęcia, co robią, ale domyślam się, że nam się pewnie przydadzą potem. Okej, tutaj troszeczkę creeper pokrzyżował nam plany. U góry kolejny musi być spawner, skoro pająki już się tutaj pojawiają. Dokładnie tak. Dokładnie tak, coś tutaj na pewno jest. Jest spawner, okej, rozwalmy sobie go. Także jak widzicie, sporo spawnerów, sporo skrzynek. Ale czy coś poza tym tutaj jest, to nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jest tutaj jakiś boss, bo chciałbym też zobaczyć sobie troszkę z jakimś bossem. To myślę byłoby całkiem spoko. Dobra, rozwalamy sobie te pająki, żeby na pewno nam tutaj nie przeszkadzały. I pytanie tylko teraz, jak my mamy tam wejść, bo jak widzicie jest zablokowane. A jak pociągnę za tą dźwignię, czekajcie, zaraz się przekonamy. Jak pociągnę za tą dźwignię, to nam się otworzy, jak myślicie? Mam nadzieję, że tak, zaraz się przekonamy. Chyba nie, wydaje mi się, że może być chyba problem, właśnie, może być problem tutaj z przejściem, ale jak się podbuduje, to raczej damy radę. Dobra, zróbmy sobie w takim razie coś takiego. Jest kolejna skrzynka, zaraz zobaczymy, co w tym razem w tej skrzynce. Ho! Słuchajcie, nie mam pojęcia, do czego to wszystko służy. Będę musiał tutaj prosić was o pomoc, jak zwykle, także jeżeli możecie, napiszcie mi nazwy tych itemów i co one konkretnie robią. Tower Key, o, to jest ten klucz, który będziemy musieli tam włożyć, także spoko. Już wiem mniej więcej, o co z nim tutaj chodzi. Okej, weźmy sobie. Tutaj już nic więcej nie ma, czyli musimy iść teraz na drugą stronę. Fajna sprawa z tymi kluczami. Musimy je po prostu teraz tutaj wszystkie znaleźć. Nie będzie to takie łatwe. Musimy iść teraz do tego drugiego jakby przejścia, w którym jeszcze nie byliśmy, które specjalnie ominąłem. Dobra, pójdźmy sobie tędy. To było gdzieś tutaj na dole chyba, tak mi się wydaje. Zobaczcie, nawet chmury tutaj są. Okej, byliśmy tutaj, czyli musimy pójść teraz w tym kierunku. Okej, w tym kierunku i prawdopodobnie tutaj na górze też będzie ten klucz. Jak będziemy mieli ten klucz, to będziemy mogli się tam cofnąć i otworzyć sobie po prostu tamte drzwi, także myślę, że fajna sprawa, naprawdę fajnie przemyślane jest to wszystko. Zbieramy też oczywiście po drodze itemy, które możemy zebrać. Jest kolejna skrzyneczka, czekajcie, jak robię tak, tutaj się kurczę chyba nie dzieje. Wprawdzie piston jest, ale nieważne, dobra, muszę w takim razie rozwalić sobie to drewienko i wziąć to samemu, zobaczymy, czy mi się uda. Jak widzicie, bez problemu, kolejny węgiel, Jezus Maria, jakie to są itemy, kompletnie nie mam pojęcia, do czego one służą. Sam też będę musiał je pewnie poogarnąć. Czekajcie, wziąłem to czarne serce, mam dwa nawet czarne serca, ekstra. Dwa czarne serca, super, zjemy sobie tego Hydra Chopa. Od razu, jak widzicie, cały pasek głodu i jeszcze nam regeneruje życie, fajne. Fajna sprawa, mamy dwa diamenty, zobaczcie, nawet diamenty można tutaj zdobyć, żelazo, super. Bardzo fajnie, tylko pytanie, tylko kurde, nie ma tego klucza drugiego. Nie ma tego drugiego klucza, słuchajcie, mamy tutaj ten klucz tylko jeden, jak widzicie, Tower Key, to mamy jeden. Niedobrze, będziemy się jej szukać, będziemy biegali. Odcinek trwa już prawie, kurde, 15 minut, także nie wiem, czy wiecie co, moi drodzy, czy damy radę to wszystko zakończyć w jednym materiale. Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że chyba będziemy musieli tutaj jeszcze co najmniej jeden odcineczek więcej na to poświęcić. Dobra, teraz mogę cofnąć się tak zupełnie na dół, tam skąd przyszliśmy. Mam nadzieję, że moja orientacja mnie tutaj, orientacja w terenie oczywiście, mnie tutaj nie zawiedzie. Czy jesteśmy tutaj? Tak, jesteśmy dokładnie, moi drodzy, w tym miejscu, w którym tak jakby zaczynaliśmy to nasze wejście do tej, do tego czegoś. O, tutaj mamy kolejną, jak widzicie, część. I tak będziemy musieli chyba zwiedzać, tak będziemy musieli, moi drodzy, i zaraz się przekonam, czy aby na pewno kolejny skorpion tutaj do mnie podbiega. Na szczęście nic mi nie zrobił. No ewidentnie, potrzebujemy cztery klucze. Ja mam jak na razie tylko jeden, także będziemy musieli pewnie szukać. Czy ja mogę ten klucz już tutaj włożyć? Mam nadzieję, że tak. Mogę, jak widzicie, mogę ten klucz włożyć. Także moi drodzy, słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten materiał. Jak widzicie, jeszcze sporo przed nami. Także prawdopodobnie w przyszłym odcinku tutaj
sobie posiedzimy. Może poza odcinkiem znajdę te klucze, żeby was już tutaj też nie zamęczać. Dajcie znać, jak mam zrobić. Czy mam tutaj te pozostałe trzy klucze znaleźć z wami także na kolejnym odcinku, czy może zrobić to samemu już po prostu pomiędzy materiałami, więc myślę, że możemy tutaj zakończyć, moi drodzy. Cofnę się jeszcze, fuck. Jakiś golem, Boże, po mnie i mocno ciacha, dobra. Jezus Maria, spawner golemów, ciekawe. Ciekawe, wypadło z niego żelazo. Także ja się tutaj cofnę do miejsca, w którym albo zaczniemy kolejny materiał, albo w którym po prostu się tutaj z powrotem pojawię, zbiorę te wszystkie klucze i ewentualnie w przyszłym odcinku tutaj wyjdziemy. Także napiszcie w komentarzu, jak wolicie, czy chcecie, żebym zerwał te klucze samemu, czy mam to robić z wami. A ja tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie spodziewałem się, że tak długo nam tutaj zejdzie. Widzę, że jest to spore, także troszeczkę będziemy chcieli tutaj na pewno posiedzieć. Jeżeli ma ten materiał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym miejscu, co tutaj ciekawego jest, czy warto tutaj jeszcze po prostu też zostać, bo być może okaże się, że nic tutaj nie ma. Nie spoilerujcie mi za bardzo, tak żeby też nie było tutaj od razu wszystko wiadomo. Chcę też się troszeczkę zaskoczyć, więc bardzo was o to proszę. Piszcie komentarze, bo wszystkie te komentarze czytam, nieważne ile ich jest, zawsze wszystkie komentarze przejrzę. Niektóre właśnie widzicie, też przytoczę w odcinku, także myślę, że warto. Myślę, że warto tutaj być aktywnym, także ja tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę, życzę wam wszystkim udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia.